Teresa Torańska. Wydawnictwo Omni Press, rok wydania 1990. Czytają Hanna Giza i Piotr Olęcki. Nagranie Zakładu Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie w roku 1990. Kłopoty. Wywiady Teresy Torańskiej z 7 działaczami komunistycznymi są i pozostaną unikalnym zapisem. Prawda, że dzięki upowszechnieniu techniki magnetofonowej ta nowa stosunkowo forma prozy dokumentalnej zrobiła zawrotną karierę nie tylko w Polsce. Uzbrojeni w magnetofon ludzie, najczęściej młodzi, zgłaszają się do polityków, intelektualistów, osobistości w swojej dziedzinie wybitnych, najczęściej już nie młodych, będących u kresu życia, aby swymi pytaniami dociekliwymi, nierzadko prowokującymi, skłonić ich do mówienia o sobie, o swoich współczesnych, o swoim świecie. W kręgu polskim Torańska miała wspaniały wzór w postaci rozmów Czesława Miłosza z Aleksandrem Watem. Ma też następców, by wymienić choćby hańbę domową Jacka Trznadla. Wielka to pokusa sprawić, aby przemówili ludzie, którzy w różnych rolach współtworzyli nasz czas teraźniejszy. Większość z nas kryje w sercu przekonanie, iż owi ludzie posiadają klucz do poznania prawd nam niedostępnych. Klucz do wydarzeń, do rządzących wydarzeniami mechanizmów. Klucz do zrozumienia psychologicznych, mentalnych, ideologicznych uwarunkowań. I tych, którzy uosabiali instaurowany porządek, i tych, co się ugięli, i tych, co stawiali opór. Nic zdawałoby się prostszego niż wydrzeć im ten klucz, domagać się, aby, jak przed sądem, złożyli świadectwo w nadziei, że tym samym odkryją się przed nami nowe pokłady wiedzy. Teresa Torańska wybrała swoich rozmówców spośród wąskiego kręgu elity komunistycznej czasów stalinowskich. Co więcej, z pomiędzy ludzi, którzy w latach 1944-1956 zajmowali bardzo wysoką pozycję w partyjnej hierarchii. Dwaj jej rozmówcy byli członkami biura politycznego. Berman od 1944 roku do 1956. Ochab od 1954 do 1968. Jeden, Edward Ochab, właśnie przez kilka miesięcy w 1956 roku stał na czele partii. Trzej zasiadali w Komitecie Centralnym. Jeden był członkiem najwyższych władz Stronnictwa Demokratycznego. Wszyscy pełnili funkcje państwowe, partyjne, związkowe. Stanowili górę nomenklatury. Można byłoby zatem oczekiwać, że kto jak kto, ale ci właśnie ludzie wiedzieli wszystko. Należąc do grona wtajemniczonych, reprezentując, zwłaszcza Ochab i Berman, najściślejsze gremium kierownicze. Gdyby tylko chcieli przemówić. A liści spotkanie Teresy Torańskiej, dziennikarki urodzonej i wychowanej w Polsce pod władzą komunistów, z komunistami z pokolenia jej rodziców, a może i dziadków, nie było zwykłym kontaktem. Młodych ze starymi, przedstawicieli generacji wstępującej z osobami z generacji ustępującej. Jest w tym spotkaniu pokaźny ładunek tragizmu, albowiem dziewczyna, która zadaje pytania i domaga się prawdy, zarazem oskarża. I wzywa do obrachunku. Wzywa swoich rozmówców, by dali świadectwo, powodowana nie tylko pragnieniem wiedzy, głodem prawdy, lecz również, a może przede wszystkim, kierowana racjami o wymiarze moralnym. Uosabia klęskę, albowiem stanowi żywy dowód, że polskie społeczeństwo pozostało oporne, nie dało się przekuć, zachowało swoją tożsamość z jej wielkimi wadami i wspaniałymi zaletami. I po 40 latach w znacznej swej części odnosi się krytycznie do roli, jaką odgrywali komuniści, zwłaszcza komuniści stojący u steru przed 1956 rokiem. To bardzo ważny moment dla zrozumienia zapisów, które zrodziły się z tego spotkania. Rozmówcy Torańskiej znajdowali się w położeniu oskarżonych i tak też się czuli. Oskarżonych niejako podwójnie, wedle dwóch porządków. Przez przeciwników komunizmu i przez własnych współtowarzyszy. Większość z nich to przecież politycy, którzy na którymś z kolejnych zakrętów zostali odrzuceni bądź też sami się usunęli. Stąd ich nastawienie właściwe osobom postawionym w stan oskarżenia. Zważmy, że prawie wszyscy byli przedmiotem skierowanej przeciw nim kampanii w
wpisanej w toczącą się walkę polityczną wewnątrz obozu władzy. W różnych układach w 1956, w 1968 roku. Polityczne życiorysy siedmiu komunistów, którzy zgodzili się na rozmowę z Torańską, są najściślej splecione z owymi dwoma kryzysami. Usunięci z partii, publicznie atakowani rozmówcy Torańskiej poza Stefanem Staszewskim, pozostali komunizmowi wierni. Nie odżegnują się od swojej przeszłości, nie wypierają wiary, bronią idei, z którą związali życie i polityki, której służyli. Są przekonani o słuszności sprawy, z którą się nadal identyfikują, jak również o głębokim błędzie tych, którzy ich oskarżają. Ta psychologiczna sytuacja określa klimat rozmów, ich treść. Ona też sprawiła, że, jak wspomniałam, powstałe z nich zapisy mają unikalny charakter. Owa unikalność nie leży w warstwie faktograficznej. Jako źródło wiedzy o wydarzeniach historycznych, o akcji na scenie i o tym, co za kulisami, przekazy uzyskane przez Torańską są zwodnicze, wymagają ogromnej dozy sceptycyzmu, zwłaszcza gdy idzie o bardziej ogólne stwierdzenia, nie zaś o szczegóły. Nie ulega wątpliwości, że historyk bądź czytelnik, nie będący historykiem, ale znający inne materiały, znajdzie w tych przekazach wiele niekiedy ważkich elementów uzupełniających lub pogłębiających obraz wydarzeń, wskazujących na mechanizmy funkcjonowania systemu. Cenne z pewnością jest to, co o 1956 roku mówili Ochab i Staszewski. Niemało istotnych informacji dostarczył Berman, zwłaszcza dotyczących okresu wojny, tworzenia Kominformu, stosunków po 1948 roku, z zastrzeżeniem, iż wszystko to są, i to w najlepszym wypadku, półprawdy, które dopiero sprzęgnięte z tym, co zostało przemilczane, następnie zaś umieszczone we właściwym kontekście, zbliżają do poznania rzeczywistości. Czy mógł wiedzieć, czy wiedział, czy chciał powiedzieć prawdę, czy mógł ją powiedzieć? To pytania z zakresu abecadła krytyki źródeł historycznych. Można by je zadać każdemu z siedmiu zapisów oddzielnie, boć przecie ich twórcy znacznie się między sobą różnili. Myślę jednak, że uprawniona jest analiza łączna, albowiem ponad indywidualne różnice wybija się to, co wszystkim było wspólne – przynależność do świata komunistycznego oraz działalność polityczna na szczeblu wysokim, w dwóch wypadkach najwyższym. Czy działacze tak uplasowani mogli wiedzieć o wszystkim, co dotyczyło polskiej sceny politycznej? Sami niejednokrotnie odwołują się do swojej niewiedzy, niedoinformowania, co zresztą nie zawsze brzmi wiarygodnie. Zasłanianie się niewiedzą jest nagminnie stosowanym chwytem obronnym, budzi więc nieufność. Rzecz wszelako jest bardziej skomplikowana, nie mamy tu bowiem do czynienia, przynajmniej nie zawsze, z prostą opozycją. Prawda, kłamstwo, wiedza, niewiedza. Możemy założyć, że Berman, Ochab, ale także Staszewski, Kłosiewicz, Werfel wiedzieli bardzo wiele. Dużo więcej niż ujawnili w rozmowie z Torańską. Dużo więcej niż są skłonni powiedzieć najbardziej zaufanym osobom. Możemy też uznać jako pewne, że o bardzo wielu sprawach rzeczywiście nie wiedzieli, przynajmniej przez długi czas, a dochodzące ich informacje odrzucali jako pochodzące od wroga. Mówi to wprost Kłosiewicz w związku z procesami moskiewskimi. A to li między wiedzą i niewiedzą rozciągało się pole swoistej wiedzy-niewiedzy. Niby się wiedziało, ale tak jakby się nie wiedziało. I odwrotnie. Przyjmowało się pewną wykładnię w głębi duszy, kryjąc wątpliwości. Uchwycił to zjawisko migotania pomiędzy prawdą i fałszem, wiedzą i niewiedzą, Aleksander Watt, poświęcając mu fragment swych refleksji nad istotą stalinowskiej pieriekowki dusz. Pisał: jest wiele sposobów wiedzenia, ingerowania w jakąś całostkę wiedzy oraz wartościowania. Jest też wiele sposobów wierzenia. Każde wiedzenie zakłada jakiś akt wierzenia. Tym większa jest liczba wzajemnych powiązań wiedzenia i wierzenia, ich permutacji. Na przykład wierzysz, że nie wiesz tego, co wiesz. Wiesz, że nie wierzysz, że wiesz to, w co nie wierzysz. Nie wiesz, że nie wierzysz, że wiesz to, w co nie wierząc wierzysz. I tak dalej. A nie jest to bynajmniej gra słów.
Każda z tych formułek określa odrębną postawę myślowo-moralną. Pod każdą każdy mógłby podstawić przyjaciela czy znajomego, ludzi skądinąd zacnych. Ta cecha właściwa żyjącym w wynaturzonym świecie stworzonym przez Stalina przeziera w rozmowach z Torańską. Można byłoby dokonać rozbioru owych zapisów pod kątem operacji, jakie wypowiadający się działacze dokonują na rzeczywistości, wtłaczając ją w sztywne ramy ideologicznego kanonu, selekcjonując fakty, dobierając cząsteczki prawdy i nieprawdy i układając z nich wzór określony przez system wyznawanych wartości. W tym wymiarze nawet proste zdawałoby się pytanie, czy owe 7 osób mogło znać prawdę o sprawach, o których mówią, traci sens. To samo dotyczy pytania drugiego. Czy osoby te wiedziały, co wiedziały? Dalej jeszcze sięgnąć wypadnie w głąb systemu, który ukształtował komunistów o KPP-owskim rodowodzie, chcąc odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu rozmówcy Torańskiej pragnęli powiedzieć prawdę o historii, którą współtworzyli. W jakim stopniu leżało to w ich mocy? Rozróżnić trzeba by przy tym 3 niejako poziomy. Poziom konkretnych, wyizolowanych faktów, poziom rekonstrukcji rzeczywistego procesu historycznego i determinujących ten proces czynników oraz poziom oceny następstw sumy działań składających się na historię. Powiedziałabym tak, na poziomie pierwszym powołani przez Torańską świadkowie mogli wyjawić bardzo wiele nieznanych zupełnie faktów i okoliczności, natomiast uczynić tego nie chcieli. Zadziwiająco niewiele można się dowiedzieć konkretnych, a istotnych szczegółów od komunistycznych działaczy. Uwaga ta nie dotyczy tylko rozmów Teresy Torańskiej i owych 7 osób. Pieczęć milczenia nadal zamyka usta nawet tych, którzy rozstali się z komunizmem i z krajem. Jeśli komuniści mówią, czasem sami z siebie, chętnie, czasem pod presją młodych lub historyków, to pragną przede wszystkim przekazać swój obraz przeszłej rzeczywistości, swoje interpretacje i osądy, swoją prawdę. Ale tu, na poziomie drugim i trzecim, ich możliwości są ograniczone przez miejsce, jakie zajmowali i nadal zajmują. Ogląd rzeczywistości został zdominowany przez ideologię i politykę. Zapisy rozmów Teresy Torańskiej z komunistami są i pozostaną niezwykle ważnym świadectwem, nie tyle poprzez treści, które Ochab, Berman, Werfel, Mincowa chcą jej przekazać, ile przede wszystkim dzięki informacjom udzielanym nieświadomie, mimo woli. Wczytując się uważnie w owe teksty, dostrzega się wyraźnie splot sprzeczności, w jakie uwikłani byli polscy komuniści oraz władza stanowiona przez nich w oparciu o siłę Związku Radzieckiego. Miały one swoje źródło w zderzeniu dwóch porządków. Porządku narodowego, na czoło wysuwającego interes narodu, ewentualnie państwa, oraz ponadnarodowego porządku rewolucyjnego, w którym narodowe wartości miały być realizowane w ramach światowego pochodu socjalizmu, niosącego wyzwolenie ludzkości i stanowiącego historyczną konieczność, uosabiającą postęp. Ochab mówi, pani patrzy zdziwionym wzrokiem. Tak, tezy partyjne muszą być dostosowane nie tylko do sytuacji w Krakowie czy w Warszawie, ale do sytuacji całego międzynarodowego ruchu rewolucyjnego. Bo jeśli uznamy, że sprawa narodowa jest nadrzędna dla Polaków i wszystkie inne mają być jej podporządkowane, to musimy uznać, że sprawa narodowa musi być nadrzędna także dla Niemców, a wtedy powstaje pytanie, czy tylko Polacy mają prawo wysiedlać Niemców, a oni nie? Tylko stojąc na gruncie nadrzędnej roli, nadrzędnej wagi, jaką mają sprawy międzynarodowe, sprawy rewolucji proletariackiej, można usprawiedliwić i takie decyzje, które przekraczają ramy prawa samookreślenia narodu. Wielki cel. Rewolucja proletariacka. Socjalizm zredukowany był do Związku Radzieckiego i jego polityki międzynarodowej. Oddanie sprawie rewolucji równało się oddaniu Związkowi Radzieckiemu. Podobnie jak to miało miejsce z paralogiczną operacją tworzenia tożsamości. Proletariat równa się awangarda proletariatu, równa się partia, równa się kierownictwo partii, równa się przywódca.
Jeszcze przed wojną powstały podobne ciągi historyczne sprowadzające dobro poszczególnych zbiorowości narodowych do dobra Związku Radzieckiego. Prawdziwy polski patriota, eo ipso, był jednocześnie patriotą Związku Radzieckiego. Służyć narodowi to służyć sprawie socjalizmu, to służyć sprawie Związku Radzieckiego. Co jest dobre dla Związku Radzieckiego, jest dobre dla Polski i Polaków. Konflikt interesów może dotyczyć kwestii przejściowych, drugorzędnych, jak na przykład ceny polskiego węgla wywożonego do Związku Radzieckiego, czy wywozu urządzeń z ziem zachodnich. Te dwa zagadnienia przywołują zazwyczaj ówcześni działacze, by pokazać, iż przeciwstawiali się władzom radzieckim. Kłopot w tym, że ta ideologiczna i polityczna zarazem konstrukcja coraz to mniej odpowiadała realiom świata powojennego. W miarę jak Związek Radziecki stawał się wielkim światowym mocarstwem, prowadzącym politykę międzynarodową podporządkowaną swoim własnym mocarstwowym interesom, coraz trudniej przychodziło mu pełnić rolę ojczyzny robotników i chłopów na całym globie. Kominform nie był nową postacią trzeciej międzynarodówki. Nie odegrał zresztą, poza pierwszym rokiem swego istnienia, większej roli. Ten stan powodował głęboki rozdziew pomiędzy sferą idealną, wyobrażoną, utkaną z zasad, a sferą rzeczywistości. Sprawiał, że polscy komuniści byli rozdarci. Poruszali się w wymiarach rządzonych prawami różnych porządków. Widać to wyraźnie w wypowiedziach rozmówców Torańskiej. W wewnętrznej niespójności ich myślenia, wynikającej z podwójnej identyfikacji z komunizmem oraz z polskością, z podwójnej więzi ze Związkiem Radzieckim i z Polską. Ochab wierzy, że obie te przynależności nie były sprzeczne. Przeciwnie, wzajem się dopełniały, tworząc dwa poziomy. Uczestniczenia w ruchu komunistycznym jako Polacy, lojalności wobec Związku Radzieckiego, zawierającej troskę o interes Polski. Wierzy w to. A zarazem na tyle zachowuje kontakt z życiem, by w poszczególnych sytuacjach dostrzegać istotny konflikt. Rozstrzyga go uznaniem, że ogólny kierunek marszu był właściwy, że Związek Radziecki jednak mimo ogromnych deformacji reprezentuje inną drogę rozwoju ludzkości w generalnej linii zgodną z interesami całego międzynarodowego proletariatu, że nadwiślańska perspektywa nie może zdominować perspektywy rewolucji w skali świata. Berman będzie mówił o polskiej parafiańszczyźnie. Oscylując pomiędzy porządkiem narodowym i porządkiem rewolucyjnym, ponadnarodowym, rozmówcy Torańskiej nadal, jak w latach 40., dla legitymizacji swojej władzy sięgają po kategorie należące do dwóch różnych systemów wartości. Dochodzimy tu do bardzo istotnego momentu, o dużym znaczeniu dla myślenia o historii ostatniego półwiecza. Komuniści oraz niektórzy spośród socjalistów tym się wyróżniali, iż w przeciwieństwie do znakomitej większości społeczeństwa, włączając tych, którzy poparli ich politycznie, traktowali objęcie władzy nie jako zło konieczne, wymuszone sytuacją, lecz jako realizację idei, urzeczywistnienie postępu, sprawiedliwości, dobrobytu. Tak w autolegitymizacji, jak i w legitymizacji na użytek społeczeństwa przeważały wartości ze sfery ideologii, humanistyczne, klasowe, ale także i narodowe. Komuniści mogli o sobie powiedzieć: doszliśmy tam, dokąd szliśmy. I to relatywnie kosztem nie tak wielkich ofiar, zważywszy, że de facto została dokonana rewolucja. Rzadko i coraz rzadziej odwoływano się do racji stanu, geopolityki. Argumentacja Bermana, kiedy z pasją i gniewem zareagował na słowa Torańskiej o dążeniu Polaków do niepodległości, nie mieściła się w kanonie legitymizacyjnym lat 40. i 50., a raczej nie mieściła się w ówczesnym kanonie komunistów, albowiem do niej właśnie sięgali rzecznicy przystosowania się do położenia wyznaczonego przez zależność od Związku Radzieckiego, której nie sposób było się przeciwstawić. To oni uważali, że w powstałym w wyniku II wojny światowej układzie, tylko utrzymując się w polu wyznaczonym Polsce przez Związek Radziecki, można zachować odrębność państwową i kształt terytorialny, umożliwiający egzystencję narodową.
Było to rozumowanie w kategoriach mniejszego zła, konieczności, realiów międzynarodowych, układów światowych odniesionych do Polski, do narodu polskiego. Berman z roku 1980 jest tu w niezgodzie z Bermanem, członkiem biura politycznego w latach 1944-1956. Bliższy jest natomiast podejściu większości społeczeństwa, zarówno dziś jak wówczas, i ma świadomość, że bronić racji komunistów, wskazywać na legitymizację władzy, jaką wzięli, można skutecznie jedynie odwołując się do racji stanu w narodowym porządku wartości. Sprzeczności, w które polscy komuniści byli uwikłani, prowadziły do wytworzenia stanu swoistego zawieszenia. Czytając zapisy rozmów torańskiej, zadawałam sobie pytanie, kim byli oni dla onych? Oni to byli radzieccy przywódcy. Związek Radziecki postrzegany dwoiście, jako swoi i jako obcy. Jako sojusznicy, ale momentami jako antagoniści. Jest to najwyraźniejsze, gdy mowa o roku 56. Ale ta podwójność sojusznicy, przeciwnicy, czy łagodniej antagoniści, przewija się przy różnych okazjach niemal we wszystkich rozmowach. Lecz dla komunistów polskich oni to także władze Rzeczypospolitej na uchodźstwie i w kraju. Mikołajczyk i PSL, podziemie. Ochab będzie mówił z gniewną pasją o awanturnikach z Londynu i o reakcji prolondyńskiej, o sanacji Piłsudskim. Potępienie rządów przed wrześniem, faszystów polskich z NSZ, reakcji obozu londyńskiego stanowiło jeden z istotnych mitów legitymizacyjnych. Zawiedzeni pomiędzy onymi w Moskwie i onymi ideologicznymi i politycznymi przeciwnikami w Polsce, polscy komuniści znajdowali się pod presją jednych jak i drugich, będąc sami, zwłaszcza z początku, stosunkowo słabi. Przez cały czas towarzyszyła im świadomość zagrożenia z obydwu stron, oczywiście inna ze strony przywódców radzieckich, inna ze strony społeczeństwa. Przekonanie, iż w każdej chwili mogą jako jednostki czy jako ekipa zostać pozbawieni stanowiska, wolności, życia nawet, że Związek Radziecki posiada w odwodzie drugi fortepian, jak powiada Ochab, sprzęgnięte było z opinią skądinąd uzasadnioną, iż nie sposób liczyć na poparcie społeczne. Gomułka nie zaufał społecznemu poparciu nawet wówczas, gdy je rzeczywiście posiadał, na przełomie roku 56 i 57, dając temu wyraz w apelu o głosowanie bez skreśleń w styczniu 1957 roku. Ale w stalinowym świecie, a poniekąd i po śmierci dyktatora, może nie tak drastycznie, bez porównania groźniejsze było narażenie się na zarzut nieudolności, nieprawomyślności ze strony radzieckiej. Stąd nieustający lęk, wyzierający nawet z zapisów powstałych w latach 80., w tamtym czasie za życia Stalina połączony z adoracją i wiarą w autorytet przywódcy. Kiedy na posiedzeniu biura politycznego KC-PPR 9 października 1944 roku Bierut relacjonował wizytę w Moskwie i mówił o ostrej krytyce działalności polskich komunistów ze strony Stalina, stwierdzając, iż towarzysz Stalin zwracał uwagę na konieczność zmiany. Pierestroica ili ustupic? Obecni zdawali sobie sprawę, co to oznacza. Ochab wtedy mówił, czujemy się w cieplarnianych warunkach. Czekamy na to, że CK w Moskwie da nam dyrektywy. Nie bierzemy sami odpowiedzialności za los Polski i klasy. Tu nie chodzi o to, że za swoje błędy będziemy płacić głową. Tu idzie o przyszłość klasy. Nas zdemoralizowała sytuacja, że znajdujemy się pod opieką Armii Czerwonej. To usypia naszą czujność. Musimy brać odpowiedzialność za kraj, za naród. Musimy się zastanowić, jak wybrnąć z tej sytuacji, aby znowu nie usłyszeć, że się nie nadajemy. Dwoistość kondycji polskich komunistów posiadała także inny aspekt. Zawieszeni między dwoma porządkami ideologicznymi, dwoma systemami wartości, dwoma odniesieniami narodowym polskim i internacjonalistycznym, rewolucyjnym, oni znajdowali się też pomiędzy dwoma światami. Światem rzeczywistym,
i światem, który Rykowski i Władyka określili chyba najtrafniej jako świat przedstawień. Każdy z tych światów posiadał swą własną logikę i swój własny język. Dlatego też rozmówcy Torańskiej przerzucają się od języka naturalnego do sztucznego języka oficjalnej nowomowy. W tym ostatnim formułują zdania dotyczące zagadnień ogólnych, celów politycznych, ocen sytuacji, inaczej zapewne nie potrafią. Ten język sztuczny dla nich w pewnym obszarze jest językiem naturalnym, językiem myśli. Poprzez semantykę, poprzez falsyfikację słów i konstrukcję ciągów zdaniowych dokonywana jest mistyfikacja rzeczywistości. Od choćby w zdaniu, mimo nie najlepszych doświadczeń z terenu Wołynia, Wileńszczyzny i Galicji Wschodniej, gdzie zresztą nie mieliśmy wpływu na działalność radzieckich organów bezpieczeństwa, uporczywie pracowaliśmy nad pozyskaniem najbardziej dalekowzrocznej kadry AK dla idei nowej ludowej Polski, opartej na sojuszu ze Związkiem Radzieckim, powracającej na stare ziemie piastowskie, co stwarzało nowe, ogromne perspektywy rozwoju polskiego państwa. Wgląd w mentalność komunistów, pokolenia ukształtowanego w okresie między wojnami, to zdaniem moim najciekawsza warstwa zapisów rozmów prowadzonych przez Torańską. Mimo różnic dzielących owych 7 ludzi, ich wypowiedzi są dokumentem formacji ideologicznej i mentalnej, która należy już do przeszłości. Tak odczytywane mogą pomóc w zrozumieniu złożonych procesów polskiej powojennej historii. W przedmowie do pierwszego wydania Onych pisałam: wywiady Teresy Torańskiej należy zaliczyć do gatunku literatury pamiętnikarskiej. Świadkowie historii nigdy nie są w pełni wiarygodni. Zawsze są mniej lub więcej tendencyjni, jednostronni. Ci świadkowie, choćby dlatego, że od lat stoją pod pręgierzem nie tylko przeciwników, ale i towarzyszy, są szczególnie zaangażowani w obronę własnych racji. I jedno trzeba im przyznać, niezależnie od tego, jak będziemy oceniali ich politykę i rolę historyczną, prawie wszyscy zachowują godną postawę. To jedna z przyczyn, że owe wywiady, choć demaskują komunistyczną rzeczywistość, odsłaniają głębiej niż przesiąknięte nienawiścią relacje Józefa Światły sposób życia ówczesnego establishmentu, jego mentalność, system wartości i służą przede wszystkim poznaniu, nie potępieniu. Kto pragnie zrozumieć zjawisko polskiego komunizmu, dziś dodam tamtego czasu, powinien tę książkę przeczytać. Krystyna Kersten, Warszawa, grudzień 1988 rok.